Halo? 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 Z przyjemnością jechaliśmy tutaj do Was i wiemy, że spędzimy tu miłe chwile u Was. Nieraz było ciężko ze względu na to, że drogi rowerowe w Polsce jeszcze mają niekiedy braki, odcinkami żwiry czy kamienie, ale przeważała radość jazdy do Rybnika zawsze. Poza tym to wszyscy uczestniczy tego, bardzo sympatyczni ludzie, którzy bardzo, powiedzmy, byli już także w Rybniku, część z nich, ale zaangażowani w różnych innych miastach, w towarzyskich. Die Idee ist schon 2014 entstanden, als ich Bürgermeister geworden bin. Ten pomysł powstał 2014, jak on został burmistrzem w Dorsten. Und zwar gibt es eine Partnerstadt in England, Crawley, und die hat schon mal einer meiner Amtsvorgänger besucht. Und dann habe ich gesagt, wir holen das nach oder wir machen das auch nochmal, wir wiederholen das und sind dann nach Crawley im Jahr 2015 gefahren. Ja, jego poprzednik, jak był burmistrzem, to odwiedziło nas miasto Crawley, partnerskie miasto Dorsten z Anglii. I on, jak został burmistrzem, to powiedział, że chciałby zorganizować rewanż, rewizytę do Crawley. I to w roku 2015. Ja, und dann kam der Ehrgeiz dazu und wir haben Ernée in Frankreich besucht, Newton Abbey in Nordirland, auch Partnerstadt von Rybnik und jetzt Hainichen in diesem Jahr und dann sind wir jetzt weitergefahren bis Rybnik. Ja, później rozwinęło się to i były rowerowe wycieczki do Newton Abbey. Newton Abbey jest miastem partnerskim także Rybnika. Und Ernée? Ja, Hainichen. Also Newton Abbey, Newton Abbey. No i teraz z kolei Rybnik. Był i Rybnikiem. Ja, bitte weiter. Ja, am Ende sollte das auch ein Zeichen sein, dass man für Europa sich anstrengen muss. Das haben wir jetzt mit Muskelkraft getan und haben ordentlich dabei geschwitzt. Aber es soll natürlich auch ein Zeichen sein, dass uns Europa wichtig ist und die Partnerschaft mit den anderen Städten wichtig ist. Ja, te wycieczki rowerowe mają także podkreślać wspólność Europy. Wprawdzie to robimy wysiłkiem naszych tutaj mięśni, ale to jest powiedzmy symbolicznie Związek Europejski, wspólnota europejska. Jak to się zaczęło? Kiedy się zaczęło? Jak się to wszystko przebiega i się rozwija? No zaczęło się od dość symbolicznych spotkań samych mieszkańców Rybnika, którzy zamieszkali w Dorsten. Myślę, że mało kto w Rybniku wie, ale Rybnikerstrasse, czyli droga rybnicka, jest właśnie w Dorsten. Grupa mieszkańców, która z wielkim sentymentem patrzyła na Rybnik, założyła koło przyjaciół Rybnika. No i współpracujemy już od przeszło 25 lat. W tym roku obchodziliśmy okrągłą rocznicę. Po raz pierwszy mieszkańcy Dorsten przyjechali na rowerach do Rybnika, ale myślę, że też to jest forma z jednej strony rekreacji, spędzenia urlopu, ale też pokazania, że ta więź i przyjaźń polsko-niemiecka, przyjaźń pomiędzy naszymi dwoma miastami jest na jakimś specjalnym etapie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy kolejnym miastem, które odwiedził pan burmistrz, bo odwiedził już miasta partnerskie we Francji, w Irlandii Północnej, Antrim to Enby, zresztą nasze miasto partnerskie również. Trochę się przeraziłem, bo wręczono mi mapę, która pokazuje trasę odwrotną, czyli z Rybnika do Dorsten. Mam nadzieję, że może kiedyś uda się też to zrealizować. Na jakich płaszczyznach ta współpraca przebiega? Na wielu, bo jest tak, że była wymiana sportowców, jest wymiana kulturalna, czyli naszych zespołów, naszych chórów, szkoły muzycznej. To się przez te wszystkie lata działo. Również Stowarzyszenie Rybnik Europa tutaj przez wiele, wiele lat koordynowała tą współpracę. No, ostatnia, choćby bardzo symboliczne zasadzenie wspólnej takiej jabłoni, która przyjechała do nas z Niemczech, jest tablica w Parku Bukówka, która upamiętnia 25 lat współpracy. Myślę, że kolejne etapy przed nami. Fajnie, że tego typu odwiedziny zaistniały w Rybniku, bo to po raz pierwszy chyba delegacja z tak daleka nas odwiedziła, no i to na rowerach.